Serdecznie witam tu obecnych, witam też tych, którzy oglądają to teraz online, bo jest też dostępna transmisja online, no i tych wszystkich, którzy będą jeszcze uczestniczyć w oglądaniu pliku wideo, który będzie dostępny już przez czas nieograniczony. Tak się składa, że dzisiaj jest ostatnie spotkanie i historia pokazuje, że rzeczywiście ostatnie spotkanie, już to czerwcowe, no, nie jest tak liczne, jak czasami bywały wcześniej, ale przez to, że mamy zapis, to treści na pewno pozostaną. Kto będzie chciał zajrzeć, to będzie miał taką możliwość. To jest w sumie piąte spotkanie z listem Jakuba. Cztery były, które prowadził brat Marek Handrysik. On w zasadzie zakończył cały cykl listu Jakuba. To, co ja dzisiaj chcę zrobić, to jest, ja bym to nazwał jakiś suplement albo spojrzenie na ten tekst księgi listu Jakuba tak bardziej syntetycznie, bardziej z lotu ptaka, bardziej tak jakoś zobaczyć globalnie, o co chodzi w tym liście. Marek to robił bardzo drobiazgowo, tam werset po wersecie, już miał cztery spotkania po 4 godziny na omawianie tej treści. A ja chciałem pokazać przede wszystkim kompozycję, bo tekst Biblii jest skomponowany, jak każde dzieło literackie. Ono ma jakąś swoją kompozycję. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jest wstęp, część główna, zakończenie, tam jakieś rozwinięcie. I teksty biblijne też mają swoje metody komponowania, różniące się trochę od tego, jak to my widzimy. Ale chciałem się pomodlić na początek. Dziękujemy Ci, nasz dobry Boże, za ten czas tego poranka, za to, że możemy pochylać się nad listem Jakuba, tym dobitnym orędziem, tym, który tak bardzo jest potrzebny nam dzisiaj, jak i w całej historii chrześcijaństwa. To pomóż, aby te treści mogły być przez nas osobiście odbierane, żeby analizie tych tekstów towarzyszyła właśnie taka osobista refleksja nad tym, co ten tekst, albo Panie, co Ty, Boże, chcesz przez ten tekst powiedzieć do mnie dzisiaj, czego oczekujesz, jakich zmian, jakich kierunków w życiu, to pomóż, aby to słowo stało się w nas żywe, byśmy czerpali duchowy pokarm też z tego słowa, mogąc się dzisiaj nim nakarmić. Proszę o Twoją obecność z nami, bo tylko w Tobie, dzięki Tobie możemy cokolwiek uczynić, zrobić krok do przodu. I dziękujemy, że otwierasz nasze serca, byśmy pragnęli iść za Tobą, za tym głosem, tą drogą, którą jest nasz Pan Jezus. Bądź wywyższony i uwielbiony, Boże Ojcze, w tym drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Darek, proszę. Ja mam taką prośbę, z uwagi na to, że ja jestem stary, a poza tym są okna otwarte i jest duży ruch, żeby trochę głośniej. Aha, nie, to tu jest aparatura elektroniczna, której mogę przybliżyć mikrofon i jest głośniej. Jest głośniej? Jest głośno? Ale teraz mówisz, słyszysz mnie? Okej. Ja słyszałem poprzednio, tylko musiałem się wysilać. Aha, okej, dobrze. Dzięki. Wiesz co, może nie, bo jednak powietrze jest potrzebne. Jest potrzebne powietrze. Dobrze, no to po tych wstępnych, a postaram się też mimo wszystko, bo mam możliwość mówić też głośniej, także nie ma z tym żadnych... Tam jest też suwak, Darek, gdybyś zobaczył, który to jest odpowiedzialny za ten, to się tam domyślisz zapewne, to można go będzie podciągnąć tego. Ja powiem krótko o mojej historii z listem Jakuba, bo tak się składa, że i w tym zakresie mam swoje dociekanie nad tą księgą przez wiele lat. W 2015 roku wydawało mi się, że zobaczyłem ten list już tak wyraźnie, jego kompozycję, jego treść, przesłanie. Minęło trochę czasu i dostrzegłem więcej. Ja postaram się o tym dzisiaj wszystkim powiedzieć, bo list Jakuba jest o tyle szczególny. Po pierwsze, że zawiera bardzo mocne, dobitne orędzie. Tak mocnych słów niewiele ksiąg Nowego Testamentu używa, aż czasami zadziwia nas,
że tak mocny język może być w tak wczesnym etapie chrześcijaństwa, bo to jest chrześcijanizm dopiero co się urodził, nie? A tutaj już takie gromy lecą od Jakuba. I trudność tego listu też polega na tym, że czasami wydaje się, że myśli następujące po sobie nie są za bardzo jakoś tak logicznie poukładane. Tak się wydaje, że jakby Jakub wrzucał różne kwestie tak niezwiązane ze sobą zbyt logicznie. Także to, co dzisiaj chciałem pokazać, to jednak potwierdzi to, co Marek powtarzał wielokrotnie, że Jakub jest mistrzem retoryki, mistrzem, to jest kunszt słowa zawarty w tej małej księdze. A retoryka, to rozumiemy, to jest takie działanie tekstu do nas, żeby nas zmieniało. Biblia cała jest taka, po to jest ten tekst skierowany do nas, żeby nas zmieniać. Po prostu, że zawsze wejście w Słowo Boże powoduje, że coś powinno się zadziać we mnie. I ja powiem o takich ogólnie na razie o dwóch fragmentach, które zastanawiałem się nad związkiem logicznym końcówki drugiego rozdziału, tam gdzie jest taki najbardziej znany fragment. Wiara bez uczynków jest martwa. A dalej język, mądrość przyziemna, demoniczna i mądrość z góry. Czy te dwie partie tekstu mają jakiś wspólny mianownik? Wcześniej go nie widziałem, a teraz go widzę bardzo, ale to bardzo wyraźnie. I tak samo kwestia jeszcze jedna, mianowicie fragment, który jest końcowy. Czy on ma coś wspólnego z językiem? Bo język jest... I nie ma słowa tam język, ale zobaczcie, jak tam jest. Ktoś się weseli, co ma robić. Ktoś się smuci, co ma robić. Ktoś jest choruje, co ma robić. I zastanówmy się, czy w tych wszystkich rzeczach, które ma robić ten człowiek, nie jest to używanie języka. Ale jakże inne używanie języka od tego, którym jest w trzecim rozdziale, gdzie mówi, że ten, to jest taki jad, nie? Maleńki organ zapala taki wielki las, maleńka iskra. To na razie takie ogólne, także proszę się nie dać zwieść, że czasami coś się wydaje niepoukładane. Także my mamy problem z poukładaniem, a nie, że tekst sam w sobie ma z tym problem. Więc naprawdę trzeba się czasami troszkę więcej wysilić, żeby zobaczyć, żeby tekst przemówił takim blaskiem. No tu jesteśmy w Berei, a Berejczycy to są ludzie, którzy badają pisma, czy tak się trzymają. To nie jest takie ogólne spojrzenie i tak zadowolenie się jakimś ogólnym zrozumieniem jakiegoś przesłania. To jesteśmy na jakimś etapie drogi, że chcemy wnikać głębiej, dokładniej, widzieć wyraźniej. Dobrze, tyle moich wstępów. Ja podzielę się też, ponieważ będzie to też maleńka lekcja hebrajskiej retoryki biblijnej, tak bym chciał to ująć, ponieważ w Berei od lat coś takiego jak hebrajska retoryka biblijna, proszę się nie przerażać tego terminu, bo to na pierwszy rzut oka brzmi jakoś tak dziwnie. Mówiąc po polsku, z tego co powiedziałem przed chwilą na nasze, to jest sposób komponowania tekstu charakterystyczny dla Biblii. Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Dla mnie to jest zdumiewające. Pamiętam kiedyś Marek Kaczmarczyk, który zaszczepiał w nas te idee, to zastanawialiśmy się, czy takie kompozycje tekstu to jest dzieło człowieczego autora, który był natchniony przez Boga, czy to jest dzieło Boga, który przez nie, także nie tylko co do treści, ale też co do kompozycji. Postaram się zaraz to nieco przybliżyć, żebyśmy nie byli zbyt w takich tajemniczych, niewyraźnych jeszcze określeniach. A tak na marginesie, jakbyśmy weszli na stronę berea.edu.pl, to jest taki czteroczęściowy kurs HRB 1, 2, 3, 4, gdzie te rzeczy są tak szczegółowo omawiane. Pierwsze podejście do tekstu każdy. Jeśli chcemy spojrzeć na księgę, nie fragment jakiś, ale zobaczyć księgę w całości, no to trzeba ją przeczytać od początku do końca, nawet nie jeden raz, i zobaczyć, jakie on ma części składowe w sobie. Dobrze jest to robić z ołóweczkiem, notatnikiem gdzieś,
żeby zobaczyć, no, jaka jest część pierwsza, jaka jest część druga, część trzecia, bo są jakieś fragmenty, my to nazywamy akapity w tekście, są akapity, które mają jakąś jedną i drugą, czasami 3-4 akapity tworzą jakąś taką większą jednostkę tematyczną, to jest naturalne w każdym tekście. O ile w współczesnej literaturze nie mamy z tym problemu, bo autor już przeważnie pokazuje, to jest wstęp, to jest rozdział pierwszy, tam już nas nakierowuje. W Biblii mamy tylko tekst i w tym tekście chcemy zauważyć te sygnały, jakie nam dostarcza natchniony autor, żebyśmy je zobaczyli. I ja podzielę się teraz moim streszczeniem, moim zobaczeniem, tak po kolei, fragment po fragmencie listu Jakuba. I ja to na takie prostokąty, że jeden fragment, pierwszy fragment to jest od 1,2 do 2,13. Tak patrzyłem na ten fragment, to dostrzegłem w nim jedną logiczną całość. I nazwałem to, i właśnie, jak już stwierdzę, że coś jest jakąś jednostką tematyczną, to staram się w kilku zdaniach mówić, o czym ona jest, o czym ona mówi. I własnymi słowami ująć, jak widzę sens treści danego fragmentu. Więc tutaj nazwałem to, co tam w tym tekście jest. Radość z prób. Tak się zaczyna ten list praktycznie po pozdrowieniach. Zachęta dla biednych, przestroga dla bogatych. Biedni i bogaci tam się pojawiają jako dwie grupy, no trochę zantagonizowane. A jeszcze jest trzecia grupa, która bogatych chce jakoś tak windować, a biednych traktować per noga. Nie? Więc widać, że jest jakiś konflikt między tutaj grupami ludzi, którzy są odbiorcami tego listu. Dalej, w moim określeniu tego fragmentu, dyskryminowanie biednych, faworyzowanie bogatych, bo taka idea tam jest, ale to, Jakub określa, to jest przestępstwo wobec prawa. Tam kwestia prawa, sądu będzie się pojawiać wielokrotnie w liście Jakuba, ale już tutaj sygnalizuje. Podobnie jak gniew i niepowściąganie języka. To faworyzowanie bogatych, bycie w zagniewaniu, niepowściąganie języka, to wszystko jest w takich kategoriach prawnych, że to podlega, jest to przestępstwo wobec prawa. A prawdziwa pobożność w kontraście, w przeciwieństwie do tych negatywnych postaw, to jest pomoc dla sierot, wdów, niesplamienie światem. Wezwanie do tego mamy w tym miejscu, by być wykonawcą słowa. To jest jakby streszczenie tego pierwszego bloku, który dla mnie jest jakąś jedną jednostką tematyczną. Drugi, ten tekst chyba jest niewidoczny. Jest, co tam jest w środku? Nie za bardzo, bo to chyba widoczny, tak? Aha. W tym drugim, to jest fragment od 4.11, przepraszam, od 2.14 do 3.18. No właśnie, tutaj jest rzecz, która dla mnie była kluczowa, kiedy połączyłem końcówkę drugiego rozdziału z całym trzecim, jako rozwinięcie jednego wątku tematycznego. Choć wydaje się, że tam tu mówi o wiarze bez uczynków, że jest martwa, a tutaj o języku, tak jakby inny temat. Ale to nie jest inny temat, tylko bardziej praktyczne pokazanie tego tematu, który był zasygnalizowany wcześniej. I chciałbym, żebyśmy już teraz na język, na to, co mówimy, patrzyli w kategorii uczynku wiary albo uczynku, który nie wynika z wiary. I wtedy, jeśli jest uczynek wiary, i uczynek takiej niby wiary, bo tam z tym polemizuje Jakub. Jedna i druga, wiara i niby wiara, ma swoje uzewnętrznienie. I to jest istotne, to jest wspólny wątek tego całego fragmentu. W każdym razie puenta jest taka, że prawdziwą wiarę wspiera mądrość z góry. A mądrość z góry jest pełna dobrego czynu. Czyli musi się uzewnętrznić każda postawa, czy tej wiary i tej niby wiary, z którą tam gdzieś Jakub polemizuje. Trzeci fragment, czwarty rozdział od 1 do 10, to w moim przekonaniu jest
samo centrum przesłania. Jeśli miałbym powiedzieć, dlaczego jest list Jakuba napisany, to z powodu tego fragmentu. Historie, które się są opisywane, na których bazuje Jakub, przesyłając swoje orędzie, on puentuje to w 4 rozdziale od 1 do 10. Tam są te słynne słowa. Cudzołożnicy, cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Ale też jest, Bóg się pysznym sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Bóg pragnie naszego ducha, którym dał nam mieszkanie. No właśnie, i przeciwstawienie się diabłu. To są te, na razie tylko mówię ogólnie, bo na ten tekst, jak będziemy w tym miejscu, to położę nacisk i później w zasadzie na sam koniec będę chciał jeszcze raz ten tekst pokazać, żebyśmy się skupili i zastanowili się, czy on rzeczywiście, ten fragment, nawet nie od 1 do 10, tylko część jakoś główna tego fragmentu, czy nie jest jakąś kwintesencją wszystkich treści, które są w całym liście. Ale to na razie moje ogólne kierunki, jakie gdzieś starałem się zobaczyć, pracując nad tym tekstem. Dalej jest fragment 4 rozdział 11 do 5, 12. Też taki nieco dłuższy fragment, ale tam pokazuje, że my możemy być sędziami prawa, jeśli będziemy mieli niewłaściwą relację z drugimi. Relację oczerniania, narzekania na drugich. To o tyle jest ważne, że powodów może być bez liku. Tutaj te rzeczy, które tam są pokazane jako negatywne, są tak skrajnie złe. No w tym momencie człowiek, który dotknięty jest też przez to zło, jest wezwany, żeby nie narzekać na braci, nie oczerniać braci. Nie? Bo łatwo jest mieć taką postawę, kiedy wszyscy się kochamy, jest nam dobrze, przyjemnie, ale Jakub pokazuje, że rzeczywistość bywa różna. I zawsze ten pierwszy werset, za radość miejcie, gdy są próby. I proszę nie myśleć o próbach w sensie frontalnego prześladowania gdzieś na zewnątrz, bo takie próby też się zdarzają, ale zazwyczaj one mocno uszlachetniają Boży lud. Tutaj chodzi o jakieś takie próby bardziej wyrafinowane, próby w relacjach z drugimi, to często wśród tych, po których byśmy oczekiwali, że chodząc drogą Bożą, powinni być wzorem, przykładem, a bywa różnie. Nie. Tak sygnalizuje, że niezależnie od tego, jakie są okoliczności zewnętrzne, jest określone wezwanie, że masz taką mieć postawę. Czasem jest ją łatwiej przejawić, a czasem trudniej. I przez to wartość listu Jakuba, żeby nas troszeczkę do pionu sprowadzić. Żebyśmy nie myśleli, że mamy jakieś uzasadnienie, bo. I będziemy wymieniać bo Kowalski i rejestr krzywd, jakich doznaliśmy od Kowalskiego, no to wtedy mam prawo, nie będę używał epitetów. No i jest ostatni fragment, tutaj jest wartość modlitwy, chorzy są zachęcani do przywoływania starszych, wiele może skuteczna modlitwa sprawiedliwego, przykład modlitwy Eliasza, taki bardzo skuteczny, właściwie nawet dwóch modlitw, nawrócenie grzesznika uratuje jego duszę od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów, pamiętamy ten wątek. I też chciałbym już teraz zwrócić uwagę, żebyśmy spojrzeli na niego przez to, jak język używany jest w tym fragmencie. On bardzo kontrastuje do języka z 3 rozdziału, tam gdzie język to jest tym jadem śmiercionośnym i tak dalej, a tutaj mówi, masz problem? No to śpiewaj pieśni. Czy śpiewanie pieśni to używanie języka? Tak. Chciałbym, żebyśmy dostrzegli w tym końcowym fragmencie używanie języka, ale jakże odmienne od tego, który tam potępia. No potępia taki język po to, by dać radę, jak go używać. Nie? Dla mnie to było niezwykłe odkrycie, kiedy to zobaczyłem. Ale ja mówię, że to jest streszczenie takie liniowe. Nawet no, linia się pojawi. O, jest linia. Czyli tekst czytamy po prostu od początku do końca, tak jak on leci. I ja to nazwałem tutaj, nie wiem czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, ale nazwałem to, że to jest chronologia tekstu. Tekst ma swoją chronologię. Czyli jest początek, pierwsza strona, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, dziewiąta, ostatnia. To jest, tekst idzie sobie liniowo, chronologicznie. Natomiast nie przypadkiem, jak zauważyliście, te fragmenty są tutaj pokolorowane. Są pokolorowane i są dwie pary kolorów. Widzicie dwie pary kolorów?
jeden odmienny. I chciałbym pokazać, że poprzesuwałem te same klocki, tylko troszeczkę poprzesuwałem niektóre w lewo. I ja może sobie wezmę jakiś przyrząd. Jeszcze, żeby chciał działać. W każdym razie dwa białe części, ja je widzę w paraleli. To znowu jest takie słowo, które mało się w języku polskim używa obecnie. Paralel albo równoległość myśli. Czy myśli, które są ze sobą jakoś pokrewne. Nie? I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zwracać uwagę w czytaniu każdego tekstu biblijnego. Jeśli coś czytasz na początku, to najprawdopodobniej na tą myśl natkniesz się w tekście dalej. Cechą charakterystyczną dla tekstu biblijnego, każdego, od poezji, bo są teksty poetyckie, przykładowo psalmy, do prozy, przykładowo księgi historyczne, one wszystkie mają bardzo podobną budowę. Ona polega na tym, że są elementy, fragmenty, frazy, raczej może bardziej myśli, które się powtarzają w różnej odsłonie. Dlaczego widzę tutaj wspólność myśli między tym pierwszym fragmentem, a tym czwartym fragmentem z kolei? Biedni i bogaci pojawiają się w jednej i w drugiej warstwie, a czy w jednym i w drugim fragmencie. Są biedni i bogaci zarówno w jednym, jak i w drugim. Podobieństwo jest też wezwaniu do tego, by być wykonawcą słowa. Tam dosłownie musimy być tymi, którzy są wykonawcami, żeby nie byli tymi, którzy patrzą w lustro, odchodzą i zapominają, jacy są. A w tym drugim fragmencie to jest taki werset, dosyć ważny moim zdaniem, że dopuszcza się grzechu ten, kto umie dobrze czynić, a tego nie robi. Nie? To jest takie naprawdę wezwanie do czynu. To tyle na ten moment. Jak będziemy analizować szczegółowi, mamy dzisiaj tylko 4 godziny, więc wybaczcie, że momentami będę się śpieszył i może nie będzie tyle czasu na rozmowę i dyskusję, jakbyśmy chcieli, jak to mamy w zwyczaju, ale proszę o wybaczenie, bo materiału jest dosyć sporo, a chciałbym podczas tego jednego spotkania ten cały listek jakoś zamknąć, żebyśmy spojrzeli i wyszli stąd podbudowani tą treścią, zachęceni, wezwani, a może nawet trochę zasmuceni. Nie ukrywam, że taka rola Słowa Bożego też jest dla nas bardzo cenna i potrzebna. Drugi fragment, czyli druga para, ja to tak umownie, tak żeśmy to nazwali tutaj nawet podczas wykładów, o Marku wspominałem wcześniej, teraz to jest ten z kubeczkiem białym Marek, to wspominałem, że on tą hebrajską retorykę biblijną gdzieś zaszczepiał w Berę i mi od wielu lat w zasadzie wiele ksiąg biblijnych w ten sposób mamy omówione. I takie pary w tych fragmentów, które są ze sobą gdzieś tam powiązane logicznie, nazywamy jakąś warstwą. Jest warstwa pierwsza, warstwa druga i jakaś tam centralna w tym przypadku. I to powoduje, że jeśli liniowo czytamy tekst, to jest takie naturalne. My wyrośliśmy w tego typu sposobie. Natomiast tekst biblijny wymaga, żeby uchwycić sens księgi, żeby czytać go. Ja tu zresztą strzałkę jeszcze jedną, będzie jeszcze jedna strzałka, momencik. Aha, tu jeszcze są te powiązania, o których mówiłem. Tu jest ten główny akcent tego fragmentu. A tu strzałka jest w tą stronę. Nie? Czyli istota przesłania każdej księgi, w tym przypadku tego listu, czytam jakby tak od lewa do prawa, że to, co było na początku, jest uzupełnione w tej fragmencie, tym pierwszym i czwartym, i to jako przesłanie staramy się widzieć razem. Później ten drugi fragment to jest kolejne jakby przejście na następną warstwę, czyli te dwa fragmenty,
I to wszystko przygotowuje do tego, żebyśmy odebrali podstawowe przesłanie, podstawową zachętę, wezwanie, upomnienie, czy cokolwiek jeszcze potrzebujemy z Bożego Słowa. I będę starał się pokazywać, kiedy będziemy na początku czy na końcu, jak to się ma do tego, co się pojawi też w tym centrum, bo to jest dosyć mocno powiązane. Więc patrząc na ten drugie dwa fragmenty, które są tak na pomarańczowo mniej więcej, czy coś około. I tutaj mamy nacisk, chyba poleciałem za daleko, nacisk na czyn człowieka prawdziwie wierzącego. Jeśli ty mówisz, że jesteś wierzący, no to chopie, pokaż to. Bo z gadania to niczego dobrego nie ma. A dosłownie nie ma niczego dobrego, bo o gadaniu to powiedział jak bardzo mocne słowa, chyba jedne z najbardziej mocnych, jak powiedziałem wcześniej, z całej Biblii. Więc kwestia nawet, ja wspominałem o tym, że tutaj o tym języku mówię, że jest używany w jakiś szczególny sposób, ale potraktujmy to jako czyn wiary. Jak ktoś się weseli i śpiewa pieśni, czy myśleliśmy o takiej postawie jako o czynie wiary? Ktoś jest przygnębiony, to niech się modli. Ktoś ma problem, niech się modli. Czy to jest czyn wiary? Czy myśleliśmy, że modlitwa jest czynem? Proszę zmienić swoje myślenie. Używanie języka jest czynem ze wszechmiar. Czy nie jest tak, że językiem potrafimy zabić, tak się mówi, nie? Czy jest to czyn, czy nie jest to czyn? Nie? Ale możemy językiem Boga uwielbić. Jest to czyn wiary? Bo kto się w Boga uwielbia? Czy nieprawdziwie wierzące serce? Nie? Więc chciałem pokazać, żeby dostrzec w tych działaniach, w końcówce tego wersetu, kontrast do tamtego, bo tam on walczy trochę, jak w tym górnym fragmencie. Walczy z tymi postawami pozornej wiary, prawdziwej wiary i pokazuje jeszcze rzeczywistość. Ludzie mówią o sobie jako wierzący, a tam dominuje nad nimi mądrość przyziemna, demoniczna, duszewna, jak to ja lubię oddać. No to o jakiej wierze wy tu mówicie? Co to jest? Nie? A tu już na kontrastu, to jest taki ciepły fragment, ten ostatni. Tam jest tak się go już czyta, tak jakąś taką lekkością. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że ten końcowy fragment Jakuba to już tak lekko płynie, ale jest takim dopowiedzeniem do tego, co było wcześniej. No i wreszcie mamy ten główny akcent. Główny akcent, który podkreśla pewne postawy, które są absolutnie konieczne. Potępia przyjaźń ze światem, która jest wrogością wobec Boga. Bóg pragnie naszego ducha. To jest taki ciekawy fragment. Bóg pragnie naszego ducha. O co chodzi w tym Bożym pragnieniu naszego ducha? Ale to jest tekst, który jest w moim przekonaniu, według moich obserwacji w centrum. I tam też jest, pojawi się to coś, co jest człowiek o rozdwojonej duszy. Jeśli patrzymy na różne odsłony tego listu Jakuba, to człowiek o rozdwojonej duszy, to tam się powinien przejawić. I to będzie czasami wprost powiedziane, że jest człowiek o rozdwojonej duszy, a czasem nie jest wprost, ale z tego, co robi, to widać, że jest człowiekiem o rozdwojonej duszy. Nie? Niezdecydowany. I tak jakbyśmy popatrzyli w historię biblijną, to takich niezdecydowanych w historii, którzy kuleli, tak za Eliasza kuleli, tak, na lewo i na prawo. To jest taki przykład takiej braku stabilności, braku koncentracji na jednym. A Pan Jezus mówił, nie można służyć Bogu i mamonie. To jest odwieczny w zasadzie problem tych, do których dociera orędzie Boże, że jesteśmy ludźmi o rozdwojonej duszy. I Biblia kieruje orędzie od Boga, żeby to było jak najbardziej zjednoczone serce. Nie rozdzielone, jak najbardziej zjednoczone. To na razie ogólny obraz całości. Mam nadzieję, że uda nam się zapamiętać. Ja będę wracał do tego, bo będę chciał fragment po fragmencie.
omówić. Teraz króciutko przedstawienie autora. Marek więcej opowiadał o tym pierwszym wersecie w kontekście Jakuba. Ja już nie będę zbytnio dużo mówił. Mam osobiście też przekonanie, że ten Jakub, który jest natchnionym autorem tego listu, to jest uczeń Pana Jezusa, nawet będzie zaraz, że sługa, niewolnik Pana Jezusa, ale przyrodni brat. Przyrodni brat. Podobnie jak Juda zresztą, który ten list też się znajduje przed Księgą Apokalipsy w naszych Bibliach. Więc był. Natomiast ciekawe jest, i to chciałbym podkreślić, że pomimo, że miał takie pochodzenie, no sobie wyobraźcie, być przyrodnim bratem Jezusa, no to jest się kimś, nie? To jest figura. Słowem nie wspomina o tym. I to jest jakaś lekcja. Jest to uniwersalna zasada, napisałem, która każe nam właściwie patrzeć na fundament naszej tożsamości. Nie wynika on z naszego ziemskiego pochodzenia, choćby było najbardziej szlacheckie, jakieś szlachetne. Istotna jest nasza wieczna tożsamość, którą dzięki Bogu mamy w Chrystusie, ostatnim Adamie, jak go określa pierwszy list do Koryntia. Paradoksalnie więc jesteśmy prawdziwie wolni tylko jako niewolnicy Chrystusa. Dlatego Jakub mówi, Jakub, niewolnik Jezusa Chrystusa. I każdy z nas powinien powiedzieć, amen, ja też. Ja też. To jest moje przesłanie dla mnie, dla mojego życia. Tutaj też Marek sporo miejsca poświęcił, dlaczego to jest adresowane do 12 pokoleń w diasporze, 12 pokoleń izraelskich. Nie? Bo ten tekst dosłownie mówi Jakub, Boga i Pana Jezusa Chrystusa, niewolnik, 12 plemionom w diasporze. Pozdrowienia. Pozdrowienia czy bądźcie zdrowi. Bo tutaj nawet mam chyba ogólne jeszcze to oddanie. Bądźcie zdrowi, czy radujcie się. Radujcie się. Tam nawet jest tak, radujcie się dosłownie. Ale 12 plemion. I dla mnie istotne jest, że przesłanie jest uniwersalne. A dlaczego tu jest adresowane do 12? Dwa przyczyny ze znakiem zapytania. Jak macie jakieś własne odpowiedzi na to pytanie, to nie ma czasu dzisiaj o tym dyskutować, bo to jest uboczny wątek. Jedna dla mnie, że może pisze do 12 pokoleń, mając na myśli, że nie ten jest Żydem, który jest cieleśnie Żydem, bo potomstwo Abrahama się liczy jako cielesne potomstwo, tylko kto wierzy, jest potomkiem Abrahama. I tak to ująłem. Tutaj jest znak zapytania na końcu, bo wcale się przy tym nie chcę upierać, bo nie mam pewności. Druga kwestia to jest taka, że to mogły być wczesny okres tego listu, bo co do daty listu są opinie rozbieżne co nieco, więc gdyby to była dosyć wczesna data, to pamiętamy, że trzonem pierwszego kościoła byli właściwie sami Żydzi i prozelici. Tu w 21 rozdziale jeszcze, ja zacytowałem ten fragment, jak Paweł dostał się do Jerozolimy, to Jakub, właśnie ten Jakub, nasz autor mówi mu, widzisz bracie, ile tu jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy oni gorliwie przestrzegają zakonu, czyli tory, prawa. Nie? Więc pierwsi Żydzi, chrześcijanie, oni byli związani z synagogą, czy ze świątynią w tym przypadku, i przestrzeganiem tory, więc pisanie listu do takich zborów, gdzie wszyscy albo prawie wszyscy byli Żydami, to miało sens, takie określenie w tym czasie. Czy to jest tak, czy jest inaczej? Zostawmy to, skupmy się na tym, co konkretnie mam do powiedzenia, bo to będzie zdecydowanie ważniejsze. Teraz chciałbym przejść do tego fragmentu 1:2-2:13. Jeśli macie Biblię przed sobą, to dobrze jest mieć otwarte, bo to jest, no, jak widzicie, spory fragment. I no, będziemy chcieli zobaczyć, jak z kolei ten fragment, który w tym pierwszym moim rysunku widzieliśmy jako jeden prostokącik, teraz go będę chciał zobaczyć, jak on wewnątrz jest zbudowany. Więc widzę w tym fragmencie pierwszy moment, to jest wersety od 2 do 16. I tam patrzcie w swoich Bibliach na te 2 do 16.
Tam są wypróbowani, wyszlifowani zwycięzcy, którzy otrzymują wieniec życia, potrzebują mądrości, modlitwy oraz chlubienia się z wywyższenia biednego i poniżenia bogatego, a także pamiętania, że to nie Bóg nas doświadcza, tylko nasze pożądliwości. Na koniec powracają ci biedni i bogaci w tym fragmencie. Jest ta scena opisana, że przychodzi bogaty, no to ktoś mówi, o chodź tutaj sobie wygodnie usiąść, a przychodzi biedny, a tam gdzieś sobie w kącie idź droga, nie? To, i tu jest przez to takie pokrewieństwo myśli tych dwóch fragmentów. A co jest pomiędzy? Jest wersety, ja to narysowałem na żółto, 1:17-21. Bóg zrodził nas słowem prawdy. To duchowe zrodzenie się pojawi i ono będzie, jak już pamiętamy o tym, że Bóg pragnie naszego ducha, to spróbujemy powiązać to trochę z tym zrodzeniem i tym, co się dzieje w praktyce człowieka, który jest autentycznie odrodzony przez Boga. I tutaj mówi o łagodności. Proszę bardzo zwrócić uwagę u Jakuba na łagodność. Bo on się pojawi w takim kontekście, że powinien dać do myślenia, bo wydaje mi się, że wszyscy, jak tu jesteśmy, to mamy problem z łagodnością. I wydaje mi się, że każdy z nas tym uchybia. Więc tym bardziej nastawmy uszy na to, co Jakub chce powiedzieć, bo my jesteśmy często bardzo takimi dobrymi adwokatami dla siebie, i swój brak łagodności jesteśmy w stanie uzasadnić, bo i wymieniamy okoliczności zewnętrzne, które absolutnie wymuszają brak łagodności, bycie zagniewanym, wiązankę taką czy inną, bo. Jeśli tak myślimy, to będziemy mocno skorygowani przez Jakuba, żeby traktować każdy brak łagodności jako upadek, a nie jako uzasadnienie w określonej rzeczywistości, w określonej sytuacji. To taka moja teza już po przegryzieniu się przez ten tekst, no i oczywiście stawiać się trzeba siebie do pionu. Jesteś marnym pyłkiem, stawaj się do kąta i już. Taka jest rola sługi Pana Jezusa. Kolejny fragment, to on tu pokazuje, żebyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Mówi o fałszywej pobożności, którą jest niepowściąganie języka, a prawdziwa pobożność to niesienie pomocy sierotom, wdowom i niesplamienie się przez świat. Tutaj zasygnalizuję, że u Jakuba język, chociaż on jest tutaj, później w trzecim rozdziale, on nie zawsze ma taką samą, gdzieś takie samo zastosowanie. Zauważyłem coś takiego w języku, że czasami człowiek w kontekście tutaj pierwszego rozdziału to jest taki, który ma dobre chęci, ale wykonania brak. I to ma też związek z językiem. Taka osoba, która nic nie zrobi, to wiecie, ile się nagada, co ona zrobi? Znamy to z autopsji, nie? I więc tutaj niepowściąganie języka to czasami jest to. Dlatego też mówię, nie przysięgajcie. To też jest, nie paplaj tym jęzorem, że będziesz robił coś jeszcze na wielkie świętości, nie? Tak, tak, nie to nie. Nie bądź hipokrytą, obłudnikiem. Tak Jakub grzmi. I tu jest położony akcent na to, żeby być wykonawcą. I podaję przykład, ilustrację. Wdowy są w potrzebie, sieroty. A my dzisiaj możemy rozszerzyć sobie listę na to, gdzie jest taka potrzeba w naszym środowisku, w naszym otoczeniu. Jesteś pobożny? No to proszę bardzo. Masz poletko. Do roboty. Dobrze, przejdziemy do fragmentu już szczegółowiej, od 2-16. Za całą radość uznajcie, bracia moi, kiedy w rozmaite próby wpadacie. Zdanie tak dziwne. Wpadamy w próby i co mamy? Płakać, ale mam próbę, jak mi ciężko, niedobrze. Czy Jakub mówi nie. No radość masz mieć. Czy jak możesz mieć radość, jak boli? Bo próba boli, nie? Coś się musi w nas zmienić, żeby na próbę, która boli, patrzeć jako na źródło radości. Tego chce nas Jakub nauczyć.
Ale on to uzasadnia. Dlaczego? Wiedząc, że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś ma być czynem doskonałym. Zwróćcie uwagę, wytrwałość czynem doskonałym. Tutaj czyn wiary, który się pojawia wielokrotnie w tym liście, proszę nie zapominać, że to są sygnały w tekście, które już do tej wiary coś po coś mówią. Wytrwałość to nie jest słomiany zapał. To jest złapanie pługa i nie oglądanie się za siebie. Nie? Wytrwałość. I co dzieje się? Przez wpadanie w próby ćwiczymy wytrwałość. Bo czy wyćwiczymy wytrwałość, a się nic nie dzieje? Co można gadać o wytrwałości? Ma być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, zupełni, w niczym nie bojący braków. Więc jeśli próba powoduje, że mnie wydoskonala, no to raduję się, że mam próby, chociaż boli. Ale mam inne patrzenie na próbę. Paralelny werset, zobaczcie, werset 12. Szczęśliwy mąż, który wytrwale znosi próbę. Jak znosi próbę? Wytrwale znosi próbę. Nie? Znowu się pojawia ten wątek o wytrwałości. Ale też widzicie, że tu jest próba i tu jest próba. Tutaj mówi, żeby uznać to za radość, a tutaj mówi, że szczęśliwy jest ktoś taki. Widzimy związek logiczny tych dwóch fragmentów? Gdyż zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy go miłują. Tam mówi, że nas wydoskonali, nie będziemy mieli żadnych braków, a tutaj dopowiada. I taka nagroda cię czeka. Chodź, sługo wierny, odziedzicz królestwo przygotowane dla ciebie. Nie? Czyli próba, takie pozytywne skutki. Więc nie zasklepiajmy się, kiedy mamy próbę, myśląc, że zło całego świata gdzieś na nas spoczęło, ale dostrzegajmy, że jest to coś, co szlifuje nas w taki sposób, abyśmy byli wydoskonaleni i abyśmy ostatecznie byli szczęśliwi i przyjęci przez naszego Pana i obdarzeni tym wieńcem. Dalej mówi, że owszem, przy takiej próbie, kiedy się wpada w próbę, no mądrość jest potrzebna. Więc komuś brakuje, niech prosi. Bóg daje szczodrze, nie robiąc wyrzutów. Czyli jest tutaj odniesienie do Boga. Ciekawe, co będzie w następstwie tego 12 wersetu, bo sugeruje, że one będą miały coś ze sobą wspólnego. Tutaj mówi, brakuje mądrości, niech prosi u Boga. Tu również Bóg jest w centrum, więc jeśli jesteś próbowany, no to nie bądź głupi, mówiąc, że to Bóg chce cię jakoś tak przez Boga, że to Bóg mi takie coś syła. Bóg bowiem jest niepodatny na próby do zła, a sam nie poddaje nikogo próbie. To jest bardzo ważna, uniwersalna prawda. Też było to dyskutowane, ale czy jest różnica między poddawaniu próbie, a dopuszczaniu próby? Prawda? Więc tu nie mówimy o dopuszczaniu próby, tylko mówimy o źródle próby, przyczynie próby. Jest różnica, prawda? Okej, cieszę się, że potakujecie, to znaczy, że mamy zgodność myśli, a to jest dosyć istotne. Teraz dochodzimy do trzeciego fragmentu. Ja to nazwałem ABC, jak zauważacie, to tak dla wygody, żeby te teksty sobie oznaczyć. I mówi, jak ma prosić. Czyli jest tutaj człowiek, który może mieć z modlitwą pewien problem, ujawniając, że jest człowiekiem o rozdwojonej duszy. Tu się pojawia po raz pierwszy ten termin, taki dosłownie. Czyli na początku tekstu sygnalizowane, co będzie w akcencie końcowym. Tak bardzo często jest. Coś na początku jest delikatnie zwiastowane, a tam w centrum gdzieś mocno jeszcze raz do tego wróci Jakub. Więc ma prosić bez wahania, bo kto się waha, przypomina falę morską przez wiatr targaną, rzucaną tam i z powrotem. Zatem niech nie sądzi ten człowiek, że otrzyma cokolwiek od Pana. Mąż o rozdwojonej duszy, chwiejny na wszystkich drogach. I
inna nagana związana z tym, co tutaj było. I wyjaśnia, że ty nie mów, że to Bóg cię próbuje, ale spójrz na siebie tak naprawdę uczciwie. Każdy zaś jest poddawany próbie przez własne pożądliwości, jest zwabiony i nęcony. Potem pożądliwość, to taki dosłowny przykład, bo w grece oryginalnie jest, gdy zaszła w ciążę, rodzi grzech. Czyli narodził się ten grzech, a później ten grzech rośnie sobie. Nawet określenie, że wydoroślał. Czyli grzech tak okrzep, nie? Stał się taki, takim dorosłym, dojrzałym. No i on niestety rodzi śmierć. Ten dorosły, ten wątek też się będzie jeszcze powtarzał. Nie dajcie się zwieść, moi bracia umiłowani. Czyli mamy tutaj dwie nagany. I pośrodku. A niech się chlubi brat uniżony ze swojego wywyższenia. Tak jakby nie wiadomo skąd nagle na scenie tego tekstu pojawia się jakiś biedny. Nie? Aha, czyli gdzieś ma Jakub jakąś grupę chrześcijan, w których są biedni. Ale nazywani też są uniżeni w tej biedzie. Ale skontrastowani są z drugą grupą. I ten 10 werset zauważmy. A bogaty ze swego uniżenia, czyli brat ubogi, czyli uniżony, ma się cieszyć z tego, że jest wywyższony, a bogaty ma się cieszyć z tego, że jest uniżony. Jak to rozumiecie? Tu bym chciał chwileczkę zrobić takiej wspólnej dyskusji. Jaka jest zachęta dla tego biednego, a jaka zachęta dla bogatego? Bo one są jakby idące w poprzek, nie? Proszę. Ten tekst sugeruje nam, że człowiek jest stworzeniem Bożym obdarzony wolnością i godnością. Jeżeli ktoś naucza, że ty nie jesteś niczym, że ty jesteś po prostu nic nie warty, mało, że nie należy siebie cenić ani eksponować, to ten tekst temu zaprzecza. Możesz to bo człowiek, który wykonuje wolę Bożą, ma z tego nie tylko mieć radość, ale ma się tego chlubić. Okej, okay. Ale mi chodziło o pytanie do wersetu 9-10. Biedny wywyższony, bogaty poniżony. Tak, samym słowem chlubienie się jest okay. Akcentowaniem, że człowiek jest kimś w oczach Bożych, a nie tylko znaczy po prostu niczym. No jest to zaszczyt, wielka godność, jaka nas spotkała, tak, że zostaliśmy... My widzimy w nauczaniu, to znaczy inny z punktu odniesienia. No tak? Czasami występuje w innym kontekście. Paweł też gdzieś powiedział, nędzny ja człowiek, nie? W innym kontekście, oczywiście. Oczywiście. W każdym razie kontynuujmy jeszcze, bo chciałbym oprócz tego, że mamy się chlubić z tego, kim jesteśmy w Chrystusie, bo to jest rzecz niezwykła, która się wydarzyła, absolutnie niezwykła, unikatowa, nazywana przez Biblię nowym stworzeniem. To musi być coś niezwykłego. Ale ten uniżony został wywyższony, a bogaty został uniżony. Tak jakby stało się w życiu jednego i drugiego coś, no myślę, chodzi o pozytywny jednak wymiar, ale jakiś kierunek, jeden ma w górę, drugi ma w dół. Czyli jakby obsujesz jakby z ilościami, z pewnym jakby nadmiarem i teraz jest pytanie, czy umiesz jakby sobie z tym jakby radzić, bo to wszystko się kiedyś skończy, to się wszystko wyczerpia, bo po prostu przestanie istnieć, przestanie mieć też znaczenie. Świetnie, rzeczywiście. Jeszcze taka jedna myśl, bo tekst zaczyna się od tym, że mamy mieć radość z prób. Biedny i bogaty jest poddany próbie. Jeden i drugi.
Bogatemu to troszeczkę tekst rozjaśnia, u biednego w tym momencie niekoniecznie, tylko tak ogólnie mówię, że ma się być, chlubić się ze swojego wywyższenia. Ja zastanawiałem się nad tym, pozwólcie, że przeczytam krótki mój komentarz, który do tego skleciłem. Jedni i drudzy muszą rozumieć, co wniósł w ich życie dar zbawienia. Tak to rozumiem. Uniżeni zostali wywyższeni. Dzięki temu ich bieda... Proszę, Marku. Tam jest w słowie oryginalnym, jest uniżony, ale w kontekście wynika, że to są ubodzy. Ubodzy nazwani uniżonymi. To taka ciekawostka przy okazji językowa. Dlaczego ubogi jest uniżony? Ale wiadomo dlaczego. Bo bardzo często ten ubogi, no to... Dostawało mu się nawet w społeczności chrześcijan, że on przyszedł, to temu kazano siać wysoko, a tamtego gdzieś tam w kąt dawano. Nie? Nawet w takich kategoriach ten biedny doznawał upokorzenia, więc on ma się cieszyć ze swojego wywyższenia. Ale w każdym razie, jaką może mieć próbę? Więc to wywyższenie dzięki darowi zbawienia, ich bieda nie musi być tak dokuczliwa, jak do ludzi nie mających realnej nadziei. Czy nie jest tak? Bo można mieć jednakowy status społeczny, jednakową nędzę, jednakowe braki. Jeden będzie z podniesionym czołem, a drugi będzie do gleby rzucony. Bo nie ma realnej nadziei. Jak ma realną nadzieję, to on na swoją biedę, na swoje uniżenie potrafi inaczej spojrzeć. Ale może mieć próbą, mogło być próbą dla kogoś takiego, pożądliwe pragnienie bogactwa i luksusu, który widzieli na przykład u swych bogatszych braci wierzy. Nie wiem, czy tak jest, ale mówię, zaczynam się zastanawiać, czy ci biedni nie idą, mogą iść w tym kierunku. Mogli mieć też pokusę, a to już jest powiedziane w liście Jakuba, do jakiegoś lizusostwa względem bogatych. Bo co to było? A ty chodź, bracie, tutaj sobie... To nie było lizusostwo? Takie podlizywanie się. A może coś uzyskam? Przepraszam, takie cielesne, ale takie rzeczy objawia list Jakuba. Więc u biednych mogło się pojawić to rozdwojenie duszy. Nie? Są w takim stanie, ale jakby tam być, nie? I już jest takie to kiwanie się na dwie strony. Bogaci zaś mają chlubić się swym poniżeniem. Ich bogactwo jest niczym w stosunku do chwalebnej nagrody. Czyli oni mają patrzeć realnie na swoje bogactwo. Tekst dopowiada, no przecież to wszystko zmarnieje, to jest tylko chwila, to ty nie patrz na to tu i teraz, bo to tego wieczności nie ma. Więc nie przekładaj zbytniej wagi. Więc dla nich trudną próbą może być patrzenie na bogactwo z ziemskiej perspektywy i liczne sidła z tym związane, które odwracają duchowy wzrok od patrzenia na to, co w górze. Na to, co w górze. Mądrość z góry powoduje, że patrzymy na to, co w górze. To tak jest też sprzężenie zwrotne. Na bogactwo powinno się patrzeć z Bożej perspektywy, jako przemijające i więdnące jak trawa. Tak bogaty na swoich drogach zmarnieje, tak puentuje Jakub. Dostrzegam tu również brak wiary i rozdwojenie duszy bogacza, dla którego posiadane bogactwo nie jest bynajmniej tak bezwartościowe, jak być powinno. Niestety to też jest próbą, że coś, co ma mieć bezwartościowe w sensie takim obiektywnym czy w wieczności, może być tak przywiązany, tak uwikłany w to tu i teraz, że ten duchowy wzrok może niestety być dla niego przeszkodą. Obie grupy mają, dotykając zatem specyficzne próby, ale z racji nawet na ilość tekstu do biednych i ilość dla bogatych, pokazuje, że chyba tych bogatych tam trzeba będzie mocniej dotknąć. Trzeba będzie, jednych i drugich będzie dotykał. To nie mówmy, że biedni będą tylko chwaleni, ale no, ci dostaną więcej. Więcej razów dostaną od Jakuba. Dobrze, to jest pierwszy fragment. Teraz kolejny. To jest jeden od 17 do 21. To jest to pierwsze miejsce akcentowane. Już po tym wymienieniu tych
tych wszystkich spraw, odnośnie próby, odnośnie tego, że jesteśmy nie przez Boga próbowani, że mamy się modlić wytrwale, nie być chwiejni i tak dalej, nie być ludźmi rozdwojonej duszy. Biedni i bogaci mają swoje przesłanie, no i teraz ogólnie. Od Boga wstępuje wszelki dar. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy. Nie? Tu to zrodzenie znowu się pojawia. Abyśmy byli jakby pierwszym plonem Jego stworzeń. Nie? Dla mnie patrzenie na to, kim jesteśmy w Chrystusie, jako na to, że jesteśmy pierwszym plonem stworzeń, jest niesamowite. Czyli Bóg stał się stwórcą wobec nas. Stworzył nas na nowo. Nie, że to nie jest, że coś tam się skorygowało w życiu, jakaś tam maleńka zmiana. To jest totalna zmiana. To jest nowe zrodzenie. Nie możecie ujrzeć Królestwa Bożego bez tego ponownego narodzenia. Gdzieś później rozmawiał, później, wcześniej rozmawiał Pan Jezus z Nikodemem. Na dole jest o zasianym słowie, czyli podobieństwo tego tekstu u góry i tego na dole jest, że tu jest zrodzenie słowem, a tu jest zasiane słowo. Czyli jakieś odniesienie do tego słowa, które było w pierwszym fragmencie, jest tutaj też dodane. Nie? Ale z łagodnością przyjmujcie zasiane. Powiedziałem, żebyśmy mieli w tyle głowy łagodność jako element, który w liście Jakuba będzie bardzo mocno podkreślony. Z łagodnością. Trzeba powiedzieć, że jeśli Bóg kogoś odradza, to z kogoś, kto z łagodnością miał problem, odradza w człowieka, któremu daje zwyciężanie nad łagodnością. Świadomie tak powiedziałem w czasie teraźniejszym i ciągłym, bo życie pokazuje, że potykamy się cały czas, pomimo naszego odrodzenia, pomimo nowego stworzenia, ale będąc odrodzeni, mamy więcej możliwości, by zwyciężać i w jakimś momencie powiedzieć, że ten problem jest całkowicie poddany mojemu Panu. Mówię już w tym momencie o czymś, co się nazywa w Biblii później uświęceniem, jakimś procesem, który człowiek od niemowlęctwa duchowego przychodzi różne fazy. No, czasami ma problemy, że zamiast być w tym miejscu, to wraca znowu do poziomu niemowlęcego. Znamy Hebrajczyków, 5 rozdział, końcówkę. Dobrze. I wezwanie. Niech nie będzie, człowiek ma być skory do słuchania, a nie skory do mówienia. I tutaj to mówienie, to mówi, odrzućcie wszelką plukawość, obfitość złości, bo niestety język czasami czymś takim sieje. Nieskory do gniewu. To nieskory do gniewu wydaje mi się, że jest wyakcentowane, ponieważ do tego fragmentu jest komentarz. Nieskory do gniewu, a to ma coś wspólnego z łagodnością, nie? Nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Boga. Pamiętacie kazanie na górze? Ogólnie w wielu fragmentach Pan Jezus mówił, że nie sam czyn jest grzechem, ale już pobudka do tego. Nawet do czynu nigdy nie dojdzie, a już to potępia. Tu Jakub mówi dokładnie w tej samej idei, że gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Boże. Czyli gniew to też jest jakiś uczynek. My sobie możemy powiedzieć, że my tam coś się wewnątrz gotujemy, to taka nasza dziś wewnętrzna sprawa. Nie, spokojnie. Gniew to jest czyn. Bardzo zły czyn, który uzewnętrznia się niestety często w języku. W taki sposób. Mocne wezwanie. W drugim fragmencie akcentowanym, w podobnym nieco duchu, nieco może pogłębione, mamy być wykonawcami, a nie słuchaczami. Tak jak słuchaczem zapomina, przypatrzył się swemu naturalnemu obliczu w zwierciadle. Popatrzył bowiem się sobie samemu, odszedł i natychmiast zapomniał, jakim był. I znowu jeszcze raz
jeśli ktoś jest bogobojny wśród was, a nie trzyma w ryzach swojego języka, czyli jest niestety, nie jest tym wykonawcą słowa, jest tylko słuchaczem, który zapomina i sądzi, że jest bogobojny. Nie trzyma w ryzach swojego języka, zwodzi się, z tego bogobojność jest próżna. Tutaj oddałem odnośnik, żeby pokazać, że język może być w różnym kontekście stosowany. Chodzi o to, że niech wasze tak będzie tak, żeby nie przysięgać. Nie? I myślę, że w kontekście tej bogobojności nietrzymanie języka może mieć też taki aspekt, że się papla o tym, co się zrobi, bo jestem taki bogobojny i narobię tyle rzeczy, tyle zrobię, tyle wykonam i się nagadam i to była cała robota. Nagadanie się, co zrobię. A jeszcze do tego dochodzą różne przysięgi na różne świętości. Nieporozumienie. No i właśnie, kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i w nim pozostawał, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, ale wykonawcą dzieł. Ten będzie szczęśliwy w swoim działaniu. Prawo wolności, zwróćmy uwagę. Pojawi się jeszcze jedno sformułowanie, ale to może nieco później. Prawo królewskie się pojawi. Prawo królewskie będzie i prawo wolności. Jak będą oba, to spróbujemy się nad tym jeszcze pochylić. I bogobojnością czystą i nieskalaną przed Bogiem Ojcem jest to, odwiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, strzec samego siebie, aby nie być splamionym od świata. Patrz, Jakuba 4,4. Cudzołożnicy, cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Gdzieś tutaj maleńka zajawka, a tam w głównym akcencie buch, rąbie Jakub. Ale tą samą ideą, tą samą treścią, tylko już tak dobitnie. Ja zwróciłem uwagę o tej bogobojności czystej, że ona ma dwa kierunki. Na zewnątrz i do wewnątrz. Na zewnątrz to jest co? Odwiedzać sieroty, wdowy, czyli ubrać buty i pójść do potrzebujących. Na zewnątrz. A druga, strzec samego siebie. Strzec samego siebie. Bo jak nie będę strzec samego siebie, to nigdy tych butów nie obuję, by iść i wspierać te sieroty. Dokładnie. Dokładnie. Wejrzał doskonałe prawo wolności i w nim pozostawia do wewnątrz. Nie stał się słuchaczem, który zapomina, ale wykonawcą dzieł, ten będzie szczęśliwy w swoim działaniu. Dokładnie. Czyli dzięki temu, co się stało, że do wewnątrz, to i wyszło na zewnątrz. Brak czegoś na zewnątrz raczej pokazuje braki wewnątrz. Mariusz? Religia czysta i nieskalana przed Bogiem i Ojcem ta jest. I taki potem jest opis, nie? Jak ktoś szuka prawdziwej religii, to można mu przeczytać obecnie. No, religia, tutaj bardziej chodzi o tą pobożność, ale rozumiem sens. Dobrze, kochani. 5 minut przerwy, ale dosłownie 5 minut i przejdziemy do tej frazy z drugiego rozdziału.